Szanowne panie, naprawdę życzę wam przez cały rok takiego uśmiechu, w zdrowiu, w radości i żeby były powody cały czas też do tej radości i do zadowolenia. Tego wam serdecznie, z całego serca w imieniu wszystkich mężczyzn w gminie życzę. Jeżeli jakiś był nierozsądny i wam nie złożył życzeń, tak się pchał w gips, w jego imieniu też wam życzę. Dziękuję panu dyrektorowi Radosławowi Szczurowi za to, że tak pięknie dzisiaj razem ze swoimi pracownikami przygotował dla was to wszystko. W międzyczasie jeszcze tutaj może jakieś winko się trafi, a za chwilę już będą występy. Grupą improwizacji teatralnej. Nazywamy się MMS Impro. Przyjechaliśmy, jak już pan wójt wspomniał, z gminy Ludachuka. To tak trochę niedaleko, rzut Beleczem za Morawą. Fajnie się do was jedzie. Bardzo emocjonująca, trzęsiąca podróż. Także zajmujemy się improwizacją teatralną, czyli zrobimy coś z niczego. Wszystko, co tutaj zobaczycie, to powstanie tutaj i nie zobaczycie tego nigdy więcej. Czy ktoś z was kiedykolwiek był na jakimś wieczorze komedii improwizowanej albo był na żywo na jakimś... Pokazie impro. Ręka do góry. Codziennie w domu. To jest to. Każdy z was kojarzy taką może zabawę z dzieciństwa, która się nazywała skojarzenia, albo nie, przepraszam, przeciwstawności, tak? Tak. Tak. Czyli jak ja powiem dzień, to państwo powiedzą? Noc. Świetnie. To pójdźmy trochę dalej. Jak ja powiem księżyc, państwo powiedzą? Słońce. A jak powiem dzień księżyc? Noc. Bardzo ładnie. Ekstra. Idźmy dalej. Jak powiem słoń? Mrówka. Bardzo ładnie. A jak powiem kot? Pies. Pies pod pies? Księżyc, kot, pies? Słońce, pies, kot. Jest wrogiem. My tutaj zebrani. Jesteśmy tu po to. Aby dobrze się bawić. Z okazji Dnia Kobiet. Ale. Jak wrócimy do domu. To podamy mężowi. Zimne piwo. Widzę, że nie wszystkie panie powtórzyły, ale to... Skoczek. Skakał. Skacząc. Na. Skoczki. Nagle. Zobaczył. Wielkiego. Łabędzia. Który. Leciał. Na. Żyrandolu. Skoczek. Pomyślał. Sobie. Ale dziwne. Te. Zwierzę. Żyrafa. Stojąca na skoczni powiedziała: zostaw tę łabędzicę lecącą na niebie. MMS Impro. Dzień dobry. Tak? Miło. Wiem, że miło, tylko że mamy początek marca i mamy cały stadion śniegu i co my z tym zrobimy? Jutro mecz. Tadam! Tak, tadam! Ho, normalnie, ale jakieś rozwiązanie może. Mamy moc! Mamy moc, ale ktoś to musi odśnieżyć, tak? Topimy to. Czym to wytopimy? Tym? Młotkiem. Młotkiem chcesz to być śnieg? A wytłumacz mi, jak to ma zadziałać. Młotkować. Co młotkować? Może.
trzeba czymś to zrobić. Trzeba. Tak. Mamy łopaty? Mamy. Mamy? Chyba nie, nie wydaje mi się. Czy? I gdzie? Także dziękuję jeszcze raz, ogromne brawo. I pół.